Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na eksperyment, który będzie trwać 5 dni i który będzie polegać na tym, żeby ekran telefonu, ten czas, który spędzam na telefonie, zastąpić książkami. Oczywiście pomysł na to wzięłam z zagranicznego BookTube'a, tam są najbardziej kreatywni ludzie na świecie. Mianowicie chodzi mi o kanał The Booklio, jedna z moich ulubionych zagranicznych BookTuberek, więc w opisie poniżej znajdziecie link do jej filmu. Więc zainspirowana nią, pomyślałam sobie, że chętnie spróbuję zrobić sobie takie wyzwanie, zwłaszcza, że spędzam zdecydowanie za dużo czasu na telefonie, średnio 5 godzin. Nie chodzi o to, że nie wiem, robię zdjęcia na Instagrama, obrabiam je czy coś, ale TikTok, w którego ostatnio się wciągnęłam, Instagram, do tego YouTube i jakoś ten czas ucieka, a można by go jakoś tak bardziej, nie wiem, kreatywnie wykorzystać. Oczywiście nie chodzi tylko o czytanie książek, można też w inny sposób ten czas jakoś sobie spędzić. Ja akurat teraz nastawiam się na czytanie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przygotowałam tu trochę książek, które chciałabym przeczytać w ramach tego wyzwania. Oczywiście nie wiem, czy przeczytam je wszystkie, bo też nie chcę, żeby te 5 dni, żeby zamienić to w jakiś taki wielki maraton czytania książek, tylko zobaczymy, ile uda mi się przeczytać z tego, co sobie tutaj przygotowałam. A książkami, za które między innymi chciałabym się zabrać, to na pewno Lucian, Izabel Abedi, bo jak tego nie przeczytam, to Dzień Dobrek mnie po prostu zabije. Klątwa Bogów, Perswazja i Uwodzenie, czyli Dal Szalosy Willy, którą po prostu kocham, i Braci Abklętych. Jestem totalnie zakochana w oszustwie. To jest w ogóle... To są książki z gatunku reverse harem, które nigdy nie sądziłam w życiu, że ten gatunek mi się spodoba. Wiecie, jedna babeczka i pięciu kolesi, ale to ma w sobie coś, to ma dużo humoru i właśnie dlatego nie mogę doczekać się kontynuowania przygód Willy i Braci Abklętych. Do tego myślę cały czas o Paksie, Droga do domu Sary Penny Packer, czyli kontynuacji Paksa, oraz o Brecie, tylko że zanim wezmę się za Pustynnego Księcia, Caroline kazała przeczytać mi dwa pierwsze tomy, tylko cały czas nie wiem, czy chodzi jej o dwie pierwsze księgi Malowanego Człowieka, czy może też o drugi tom, który nie mam zielonego pojęcia, jaki nosi tytuł, ale to się zaraz dowiemy. Będę musiała napisać do Caroline i zobaczyć właśnie, o co chodzi z tym bratem, co powinnam przeczytać przed zabraniem się za Pustynnego Księcia. Co prawda od Uli z Fabryki Słów słyszałam, że mogę to czytać bez znajomości poprzednich tomów, ale Caroline strzela fochami, więc okej, dobra, zacznę od Malowanego Człowieka. I jestem szalenie tego ciekawa. Mam nadzieję, że wciągnę się tak samo jak ona, tak samo jak wszyscy fani Bretta, bo mam wśród znajomych bardzo dużo fanów Bretta i właśnie teraz chciałabym bardzo gorąco pozdrowić, no poza Ulą, czy Caroline, Megan, która też jest ogromną fanką Bretta, więc dziewczyny, robię to, w końcu zabieram się za jego twórczość, myślę, że to będzie właśnie pierwsza książka tego vloga. A tu prawdopodobnie kolejne, bo widzieliście, co Caroline napisała, tylko jak ja to wyciągnę. Więc tworzę właśnie stosy pod parapetem, bo książki mi się nie mieszczą, a przestrzeń pod parapetem to ta, z której za bardzo się nie korzysta. Książka numer jeden, książka numer dwa, więc zobaczymy, czy uda mi się za to zabrać. Endliczek, pędliczek, czerwony stoliczek, na kogo wypadnie na tego bęcy. Zaczynamy sobie od tego, chociaż z drugiej strony, żeby do tego się dostać, muszę zacząć od tego, czyli Pętli Kamila Staniszka. Nie znam tego autora, nie wiem, czy to jego kolejna powieść, czy debiut, no ale skoro wydawnictwo Wespro go wydaje, pewnie warto zwrócić na niego uwagę i obiecuję, że zwrócę, ale nie teraz, ponieważ tutaj jest boks Obcego, który tak bardzo mi się marzył. Co prawda... zawierający jedynie Obcego 3 i 4, ale to dlatego, że Obcego 1 i 2 już mam. Więc bardzo dziękuję wydawnictwu Wespro, że postanowili mi wysłać boksa razem z... tego nie znam. Widziałam na Instagramie, gdzieś mi śmignęło, chyba u Caroline, i bardzo chciałam mieć, chciałam przeczytać w kolejnym życiu na emeryturze czy gdzieś, więc będzie to kiedyś czytane. No i ten Obcy, który tak pięknie wygląda. Generalnie Obcy jest jednym z moich ulubionych filmów, więc bardzo chcę zapoznać się z książką, które z tego, co słyszałam, powstały właśnie w oparciu o scenariusz. No i muszę gdzieś namierzyć te dwa Obce, które mam na półce, a potem umieścić je w moim cudownym, magicznym boksie,
od wydawnictwa Vesper, które no w moim odczuciu totalnie rozpiernicza system. Bardzo podobają mi się te kolory, to jest w ogóle chore, prawda? Że w sumie chciałam mieć boksa, chyba bardziej zależało mi na boksie niż książkach, ale nie, no dobra, książki też przeczytałam, bo filmy kocham, więc raz jeszcze dziękuję wydawnictwu Vesper za tę niespodziankę. Właśnie skończyłam Malowanego Człowieka Petera Bretta i teraz nie mam zielonego pojęcia, co zrobić, czy polecić Wam książkę, ponieważ wydaje mi się, że warto ją mieć w swojej biblioteczce, zwłaszcza to piękne wydanie Malowanego Człowieka, które ostatnio się pojawiło, czarno-złote, w twardej oprawie, pasujące do Pustynnego Księcia. Jeszcze tego nie widziałam na żywo, tylko na zdjęciach i bardzo marzę o tym wydaniu. Czy może jednak polecić Wam audiobooka, ponieważ to, co zrobił Filip Kosior z tą książką, a zwłaszcza z postacią starej zielarki Bruny, to jest totalne mistrzostwo świata. Bruna bardzo mocno przypominała mi babcię z Królestwa Mostu, chociaż może raczej powinnam powiedzieć, że babcia z Królestwa Mostu była trochę jak Bruna, ponieważ Malowany Człowiek pojawił się wcześniej niż Królestwa Mostu, więc co mogę powiedzieć? Bardzo spodobał mi się świat stworzony przez Bretta. Co prawda to nie jest świat, w którym chciałabym żyć, świat, w którym po zmroku pojawiają się demony, które zagrażają ludziom i ludzi przed tymi demonami chronią runy, to w ogóle było bardzo ciekawe, więc świat jest na pewno bardzo ciekawy, wydaje mi się, że będzie rozbudowywany w kolejnych częściach. Bardzo podoba mi się wątek Alerena przede wszystkim, bardzo takiego ciekawego chłopaka, który nie chce żyć w strachu, który chce walczyć z demonami, no i też wątek Liszy był świetny i właśnie wątek Liszy to był ten wątek, który został przeze mnie w całości wysłuchany w audiobooku, właśnie w aplikacji BookBeat i właśnie, bo akurat coś tam robiłam, więc włączyłam sobie audiobooka, żeby nie tracić jakby czasu i dalej siedzieć w tej historii, tylko że właśnie w innej formie, bo audiobookowej. I to mi się tak bardzo spodobało, że potem gdy wróciłam sobie do Alerena i w pewnym momencie znowu pojawiła się Lisza, to specjalnie przerzuciłam się na audiobooka, ponieważ Filip Kosior to jest totalnie moja miłość, więc jeżeli chcielibyście spróbować z audiobookiem, odsyłam Was do aplikacji BookBeat, z której jak wiecie korzystam już chyba 2 lata i dalej jakby co działa mój kod Anita, dzięki któremu otrzymacie 4-tygodniowy darmowy dostęp do aplikacji BookBeat. Podczas rejestracji musicie podać dane karty płatniczej, no ale jeżeli wyrejestrujecie się przed upływem tych 4 tygodni, żadne pieniądze nie zostaną pobrane. Wydaje mi się, że warto z tego skorzystać i korzystajcie, zwłaszcza dla cyklu demonicznego. Ja sama będę dalej lawirować pomiędzy czytaniem oraz słuchaniem w zależności od tego, czy będę miała czas na czytanie, czy nie, bo naprawdę bardzo mi się to podoba i na pewno wydaje mi się, że bardziej przerzuciłabym się na słuchanie, gdyby nie to, że te audiobooki tyle trwają, a że akurat wrzuciłam je do tego mojego wyzwania, to chciałabym, żeby ten vlog był taki trochę bardziej, wiecie, rozmaicony. I tylko dlatego właśnie będę Bretta tak, wiecie, też częściowo czytać, a nie tylko słuchać, bo chciałabym, żeby właśnie w tym vlogu pojawiły się też inne książki, więc może umówmy się tak, że gdy przeczytam sobie księgę drugą, właściwie to zaczęłam jej słuchać, no ale może uda mi się ją też przeczytać jakoś tak szybciej, a nie tylko słuchać, chociaż naprawdę Filip Kosior moje love, to potem może sobie, nie wiem, sięgniemy po Braci Abklętych i Willę albo Lucjana, żeby Dziędowerek mnie nie zabiła, że jeszcze nie przeczytałam książek z ETBR-u albo nie wiem co, w każdym razie jestem tak totalnie zakochana w tej książce. Co prawda ona jeszcze dla mnie nie rozpierniczyła systemu, ale jest na bardzo dobrej drodze, żeby ją rozpierniczyć, więc jakby co, audiobooka polecam bardzo mocno, no i nawet wiecie co? Możecie sobie przesłuchać i jak przesłuchacie, to uwierzcie mi, tak bardzo zakochacie się w tej książce, że tak czy siak kupicie książkę. Więc no, to tyle na dziś, jeżeli chodzi o dopiero poniedziałek, a ja już tyle się rozgaduję, że może zakończmy ten dzień właśnie tym, co powiedziałam o Malowanym Człowieku, no i przejdźmy sobie do kolejnego dnia, w którym też mam nadzieję będzie się dużo czytelniczo działo, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja jestem w ogóle zadowolona z tego, jak mało czasu dzisiaj spędziłam przy telefonie, że właśnie bardziej jednak ten czas, który poświęcałam wcześniej na tym, żeby przeglądać chociażby społeczność, wiecie, te TikToki, Instagramy i tak dalej, bardziej poświęcam książkom. No jestem jakoś tak bardziej chyba zadowolona, więc tak, to jest ten moment, w którym nie wiem jak zakończyć tę część czytelniczego update'u i przejść do kolejnej części jutrzejszej, więc po prostu teraz kończymy. No i widzimy się jutro. Zaraz lecę nagrywać Paplanda o upadku ognia Eliskowy, więc jeżeli lubicie powieści młodzieżowe, takie dla, no nie wiem, 13-latków mam wrażenie, nastawione przede wszystkim na romans, no to odsyłam Was do zobaczenia tego filmu, gdybyście chcieli zobaczyć, bo teraz nie chcę za bardzo rozwodzić się o tej książce, skoro będę o niej zaraz nagrywać film, więc jakby co odsyłam na kanał, bo podejrzewam, że film o tej książce pojawił się na kanale. No i przechodzę do Malowanego Człowieka, ponieważ udało mi się go skończyć. Księga druga, znowu lawirowałam pomiędzy audiobookiem oraz
pracę pomiędzy książką. Książkę czytałoby się na pewno zdecydowanie szybciej niż słuchało audiobooka, ale ten audiobook, Filip Kosior, raz jeszcze odsyłam Was na BookBeat, w opisie poniżej znajdziecie link do BookBeat, żebyście sobie przesłuchali właśnie Malowanego Człowieka i żebyście zakochali się w Filipie Kosiorze i żebyście zakochali się w Royerze w jego wykonaniu i żebyście pokochali też Liszę i żebyście pokochali też Brunę, bo naprawdę tak bardzo mi się to podoba, tylko właśnie postać Royera jest niesamowicie ciekawa, bo on jest skrzypkiem, który dzięki muzyce przegania demony i właściwie strasznie je wkurza tą muzyką. Czasami, to znaczy nie do końca, bo czasami oni przy tej muzyce tańczą. To jest bardzo ciekawa postać, więc mam troszeczkę żal do Bretta, że tak mało czasu jej poświęca, ponieważ większość tutaj czasu kradną rzeczywiście Lisza oraz Arlen, który bardzo mocno zmienił się w tym tomie. Zmienił się na przestrzeni właściwie 4 lat. Te 4 lata zmieniły go nie do poznania. Myślałam, że to znaczy chodzi o to, że ta postać od samego początku pokazuje, że gardzi tchórzostwem, że chce walczyć z demonami, ale że tak szybko stanie się kimś takim. To mnie zaskoczyło, to mnie totalnie zaskoczyło, więc bardzo podoba mi się postać Arlena, bardzo podoba mi się Lisza i bardzo podoba mi się wątek Arlena i Liszy. Więc jestem mega mocno zaintrygowana i dalej będę to na pewno kontynuować. Tylko żeby nie zanudzić Was w tym vlogu Brettem, stwierdziłam sobie, że może przeczytam coś innego i padło na Paxa, Drogę do domu Sary Penny Packer. Jest to kontynuacja Paxa, o którym opowiadałam Wam chyba rok temu na kanale Znajdziecie Film. Dla przypomnienia, historia chłopca, który oswoił sobie lisa i który z tym liskiem został w pewnym momencie rozdzielony. I ten lisek trafił do lasu i musiał tam sobie sam radzić, co było czymś niesamowicie ciężkim, bo oswojony zwierzak trafił na łono natury, więc możecie sobie wyobrażać. No i też ten chłopiec też kiepsko znosi rozstanie z Paxem. Co widać zwłaszcza tutaj, mija rok od tych wydarzeń, które były tutaj. I Pax oraz Peter, oni znowu się tutaj spotykają i tym razem chodzi o to, że w ogóle Peter o swoim życiu i stracił matkę, i stracił ojca, i stracił Paxa i zaczyna się bardzo dystansować od ludzi i bardzo mi szkoda tego chłopaka, więc czytając ten tom zrobiło mi się tak ciepło na serduchu, biorąc pod uwagę to, jak ta książka się skończyła, jak... bo to zostawia w sercu taką zadrę straszną, a to leczy te rany, które zostawił ten tom. Więc nie chcę wchodzić w fabułę, bo w ogóle ta książka jest naprawdę bardzo taka króciutka, szybko się ją czyta. Jeżeli lubicie sięgać po literaturę dziecięcą, bo to jest literatura dziecięca, uważam, że Pax jest magiczny, Pax jest cudowny i w ogóle fajnie było też patrzeć na to, jak Pax założył swoją rodzinę i z tą całą nastruszoną i te jego szczeniaki i ja jestem totalnie zakochana w tej książce i za każdym chyba teraz razem, kiedy będę o niej mówić, będę się wzruszać, ponieważ bardzo spodobało mi się to zakończenie. To jest książka, która po tym, co działo się tutaj, leczy rany. Więc cieszę się, że po nią sięgnęłam. No i oczywiście cieszę się, że czytam Bretta. I na razie to może tyle. Dzień dobry. Zgadnij, co właśnie czytam. Czy po mojej minie zgadniesz, co ja właśnie czytam? Co właśnie skończyłam czytać? Po twojej radości? Jestem ciekawa, jak bardzo Caroline dobrze mnie zna, no. No to pewnie drugi tom tego czegoś, tych bogów swoich. No, więc gdy byłam na Malcie, może opowiesz, co się działo, gdy byłam na Malcie i gdy czytałam pierwszy tom, czyli oszustwo. Ej, w ogóle mam teraz mojego ulubionego brata Abklętego. Jest nim... Jezu, jak to brat Abklęty, to jest za słowo. Ale oni sami sobie to wymyślili, bo chcieli mieć jakieś nazwisko. Dobra, nie mogę mówić co, jak będą spoilery, ale w ogóle to, co działo się w Perspacji. O Boże, tak, no słyszałam wiele nagrań głosowych i jeszcze wiadomości. Jak już dostawałam wiadomości, to było ich 15 i były wszystkie dotyczące tych braci Abklętych i tego, co tam się dzieje i jakie są dziwne rzeczy i jakieś, co, konkurs na klaty? Nie, to chyba... Nie, bo w tej części chodzi o to, że Willa przez przypadek została przydzielona do braci Abklętych, bo generalnie chodzi o to, że Willa jest ziemianką, która...
Generalnie ziemianie w tym świecie mają niezbyt ciekawy żywot, ponieważ co najwyżej mogą służyć Sol. Sol to jest taka rasa, która aspiruje do tego, żeby być bogami. I właśnie Willa przez oszustwo, którego dokonała w szkole, że tam włamała się, zhakowała wszystko, że niby super zaliczyła te swoje egzaminy i jakoś tam ta, jak to było, dyrekcja chyba szkoły nie chciała się tam przed kimś tam skompromitować, więc stwierdzili, dobra, przepuścimy ją. I ona została właśnie wysłana na służbę do Sol, tylko że przez pomyłkę jej imię z Willa na Will zmieniono i jako Will trafiła do obsługi braci abklętych. I żeby jakoś ich rozróżniać, bo ja szczerze powiedziawszy, dopiero właściwie dzięki perswazji zaczęłam kumać, który jest którym, który ma jaką moc, bo jeden ma uwodzenie, jeden ma ból, jeden ma siłę. Zgubiłam się. Ból, uwodzenie, siła, perswazja, oszustwo. Tak, mamy pięciu i ten od oszustwa jest moim ulubionym. Generalnie kocham go. I chodzi o to, że ona chciała ich jakoś rozróżniać i została przydzielona do ich pokoi. I każdy pokój ma jakiś tam numerek, 1, 2, 3, 4, 5. Więc ona w pewnym momencie zaczęła mówić, ty jesteś jedynką, ty jesteś piątką, ty jesteś czwórką, a oni są strasznie tacy rywalizujący ze sobą i oni myśleli, że ona zrobiła jakiś ranking od najlepszego do najgorszego i strasznie potem na nią tak naskakiwali, że ja chcę być jedynką, dlaczego ja jestem tylko czwórką i chyba tylko jeden z tego, co pamiętam, zorientował się, o co chodzi, że to są numery pokojów i gdy w końcu zostało im to wszystko wyjaśnione, to i tak któryś z nich, chyba Jarl, ponieważ on ma największe takie parcie na rywalizację i musi być pierwszy, stwierdził, że nieważne, on i tak musi być jedynką, nie? I to było ekstra. Poza tym, jak opowiadałaś te wszystkie różne dziwne rzeczy, to mnie trudno jest przyjąć do wiadomości, że to nie jest po prostu taka obyczajówka taka studencka, tylko że to jest jeszcze jakieś związane z fantastyką. Jakby po tych wszystkich rzeczach, które tam mi gadałaś, to w ogóle ta fantastyka tam nie jest potrzebna. Bo to wszystko kleci się i tak na takich rzeczach bardzo przyziemnych w sumie, mi się wydaje. To jest chyba jedyna seria na świecie, która wywołuje we mnie taką reakcję, bo okej, okay, malowany jest spoko, malowany cudo, życie te sprawy, ale bracia abklęci... Arlenie, przykro mi, ale bracia abklęci się przebijają. Mają stalowe klaty, mają super talenty, są mega przystojni i no... Nie, ja jestem Team Reskin ostatnio z Pogiernika Mieczy, więc no, ale może jednak te klątwa przeczytam, jak będę chciała coś lżejszego. Czasami takie książki się przydają w sumie. Polecam. I które to jest pierwsze? Oszustwo. Oszustwo jest pierwsze, okej. Oszustwo jest pierwsze, na razie wyszły trzy. Na razie za mną perswazja, jeszcze przede mną uwodzenie, więc... No tak się dorwiesz, ty się nie odeschiesz już dzisiaj chyba. Jezu. To ja wyłączę telefon na resztę weekendu. Za każdym razem, kiedy opowiadam kogoś o braciach abklętych, dostaję takiej głupawki, że to się w głowie nie mieści. Postaram się jakoś bardzo nie śmiać i już współczuję Caroline, ponieważ kilka godzin temu gadałyśmy o perswazji, czytałam jej różne fragmenty z tej książki, a teraz będę musiała do niej zadzwonić w sprawie uwodzenia, no i mam nadzieję, że jednak nie wyłączyła tej komórki i odbierze mój telefon. Więc uważam, że ten tom jest równie dobry jak dwa poprzednie. Bardzo podoba mi się to, że to jest taka... Tak, to jest fantastyka, wbrew temu, co myśli sobie Caroline, to jest fantastyka, z tomu na tom dowiadujemy się coraz więcej na temat tego świata. Przede wszystkim świata bogów, poznajemy pierwotnych bogów, tu w ogóle pojawia nam się bóg neutralności, za którym nie przepadam, Cyrus. No i on też tutaj się pojawia i bóg chaosu bardzo dużo miesza. I właściwie to przez niego Willa, nie mogę powiedzieć co, ale powiedzmy, że związała się z braćmi właśnie w taki, a nie inny sposób. Więc bardzo mi się to podoba, że z każdym kolejnym tomem odkrywamy coraz więcej na temat tego świata i coraz więcej dzieje się w życiu Willi. I nie chodzi o to, że ona ciągle, wiecie, co chwilę się wywraca, przewraca. Ona w ogóle jest taką trochę wyuzdaną wersją Bany Tsukino z Czarodziejki z Księżyca. Dużo gada i współczuje chłopakom, bo oni są tak połączeni, że no słyszą jej myśli, jak ona dużo gada. Co więcej, ona uwielbia jeść, no i ciągle się wywraca. Tylko właśnie ma tendencję do obnażania się ciągle z gołym tyłkiem lata. I się nie krępuje, nie? W ogóle Willa jest... Ja w ogóle, gdy zaczęłam czytać oszustwo, myślałam sobie, Boże, co za prostaczka, ja z tą bohaterką nie wytrzymam. Ale tak ją
pokochałam i tak pokochałam jej relację przyjacielską z Emi, przyjaciółką z dzieciństwa, z którą były wychowywane jak siostry, to jest bardzo rzadko poruszane, mam wrażenie, w powieściach. Przynajmniej ja rzadko spotykam się z taką naprawdę bardzo fajnie poprowadzoną przyjaźnią między kobietami, a tutaj jest coś takiego. I nie wiem, o czym w ogóle mówiłam, bo... Gdy patrzę na te książki, od razu wiecie co, wiem dlaczego każda z tych książek ma taki, a nie inny kolor, ponieważ to jest bardzo związane z braćmi. Każdy z nich ma jakieś tam swoje kolory, więc tutaj mamy reprezentację, nie wiem, Arosa, ten kolor reprezentuje Arosa, czyli on jest od uwodzenia. Tutaj mamy Jaela od perswazji, a tu Saireta, mojego kochanego, który jest od oszustwa. I on w ogóle, bardzo podoba mi się, tak on ubiera Willę. W ogóle czy on się składnie? Chyba nie. Generalnie ta seria jest genialna i chciałabym mieć bardzo mocno patronat nad kolejną częścią, jeżeli w ogóle byłaby taka opcja. Nie wiem, będę musiała odezwać się do wydawnictwa Papierówka, bo jestem totalnie zakochana. I coś jeszcze chciałam powiedzieć, a także jedyne co nie spodobało mi się ten fragment. Przywiozłem 7 z 9 pierścienia, same czyste zgony, tylko jeden powyżej 35 lat. Zabierz go, rozległ się ten sam ochrypły głos, święte istoty nie lubią zmarszczek, wiesz o tym. Więc no, poczułam się staro, wiecie ile mam lat i znowu trafiłam na jakiś taki fragment, że ludzie powyżej, nie wiem, 35 lat to... Bo generalnie to jest bardzo ciekawy koncept, ja się z takim nie spotkałam w żadnej książce fantasy, jeżeli chodzi o bogów i to jak oni sobie rekrutują sługi. To są ziemianie, którzy umarli i potem oni są do bogów jakoś tak... No bogowie mogą sobie ich, nie wiem, jak to przygarnąć i nadają im jakieś takie imiona plusowe, na przykład Jeffrey. Koncept Jeffrey'u w ogóle był zabawny, więc właśnie widzę, że bateria mi się zaraz wyczerpie, także jeżeli czytaliście, piszcie koniecznie, który z braci jest waszym ulubionym, a jeżeli nie, to czytajcie i do tego sobie jeszcze wrócimy na pewno w tym vlogu, ponieważ jestem totalnie zakochana. To, co tutaj widzicie, to milion wiadomości głosowych wysłanych do Caroline, na które ta Franca dalej nie odpowiedziała. A już jest godzina 15, więc Caroline, zostawiam to bez komentarzy. Mam nadzieję, że w końcu odsłuchasz moich zachwytów nad braćmi Abklętymi. Uwodzenie, jak już mówiłam, totalny sztosik. Musiałam Caroline opowiedzieć co i jak. A przy okazji trochę popłakałam sobie, ponieważ zabierając się za pustynnego księcia, mając wcześniej przeczytanego jedynie malowanego człowieka, zaspoilowałam coś sobie i się popłakałam, bo się na to nie godzę, więc chyba zgadzam się z Caroline co do tego, że jednak warto zabrać się najpierw za tę serię, więc na pewno będę ją kontynuować. Sprawdzę jeszcze nie wiem w jakiej kolejności, na pewno druga była Pustynna Włócznia, mam tutaj Tron z Czaszek, Otchłań to pewnie będzie ostatnia część, nie wiem, tak mi się wydaje, Wojna w Blasku Dnia i Dziedzictwo Posłańca, więc jestem szalenie ciekawa tych książek, na pewno będę je czytać, ponieważ strasznie wkręciłam się w świat stworzony przez Bretta i pokochałam jego bohaterów, więc na przykład gdy tutaj pojawiła się wzmianka o Brunie, jeżeli ktoś sięgnie sobie po Pustynnego Księcia, nie znając malowanego człowieka, no to okej, dobra, była sobie żyła jakaś tam Bruna, ale jak ktoś czytał malowanego człowieka i zobaczy tą wzmiankę o Brunie i jeszcze przypomni sobie głos Filipa Kosiora z audiobooka, no to wiecie, takie miłe wspomnienia odżyją i w ogóle moje wspomnienia sprzed kilku dni, bo nie wiem, 4 dni temu to czytałam, więc tak, pod tym względem wydaje mi się, że lepiej najpierw zabrać się za całą serię. A jeżeli chodzi o ten tom, za wiele nie mogę Wam powiedzieć, dlatego że w sumie tak, to się wolno rozwija, mamy tutaj dzieci bohaterów właśnie stąd i te dzieci, powiedzmy, że ich rodzice dokonali wielkich czynów, no i spoczywa na nich taka duża, może nie tyle odpowiedzialność, ale one są trochę ograniczone właśnie przez to, czego dokonali rodzice. I na przykład jedna z bohaterek, Olive, o której na razie wiemy więcej niż o tym chłopaku, którego imienia jeszcze nie pamiętam, bo za mało przeczytałam, żeby go zapamiętać. Ona chce wolności, ona chce innego życia. Więc ciekawa jestem, jak ten wątek się rozwinie. W ogóle wydaje mi się, że ten sekret, który skrywa Olive, sprawia, że ona jest wyjątkową bohaterką. Takiej bohaterki jeszcze nigdy nie widziałam w żadnej książce, więc jestem ciekawa, jak Brett poprowadzi jej wątek. Także na razie to tyle, co mogę Wam powiedzieć. No i do tego, co jeszcze mogę dorzucić, no to, że to wydanie jest epickie. Więc wracam do czytania, bo za 3 godziny mam live'a na profilu The Booking, bo Piotr zrobił taką fajną akcję, Fantastyczne bo Polskie i właśnie patronuje temu tygodniowi, więc zabieram się do czytania, żeby przeczytać jak najwięcej, zanim pojawi się ten live, więc raz jeszcze epickie wydanie, po prostu przepiękne.
Po wczorajszych live'ach miałam taką głupawkę, że dosłownie cudem udało mi się skończyć Pustynnego Księcia Petera Bretta, o którym opowiem Wam dzisiaj, ponieważ wczoraj nie byłam w stanie. Byłam rozłożona na łopatki przede wszystkim przez Child of Apollo na moim live'ie na Instagramie, bodaj to był live u Piotra, którego gorąco pozdrawiam, a potem afterek u mnie. I na moim live'ie padły pytania o Bena Barnesa, czy chciałabym przeprowadzić z nim wywiad. Oczywiście, że tak. Chciałabym go zapytać, dlaczego nie wystąpił w jedynej i niesłusznej ekranizacji Akademii Wampirów. Dlaczego niesłusznej? Wiecie, jeżeli czytaliście książki i oglądaliście tę ekranizację. To, że ta ekranizacja wypada blado przy książkach, to mało powiedziane. Jedynie ta aktorka, która grała postać Rose, rzeczywiście dała radę, no ale gdyby Ben zagrał Dimkę, myślę, że lepiej oceniałaby ten film. A potem Child of Apollo dowalił tekstem, czy gdybym rozmawiała z Benem, czy powiedziałabym mu, że kolekcjonuje Barnesy, czy chciałby dołączyć do mojej kolekcji. I to po prostu rozwaliło mi wieczór, więc no, pozdrawiam Cię serdecznie. Także cudem udało mi się zmusić do tego, żeby wrócić do książki. No i ją skończyłam i powiem Wam, że jestem zadowolona. Bardzo podoba mi się to, że właśnie gdzieś w pewnym momencie, mniej więcej w połowie książki, ta akcja rzeczywiście przyspieszyła, bo początek jest taką bardziej ekspozycją postaci i ten początek jest dosyć powolny, ale tak samo było w Malowanym Człowieku. Czyli najpierw poznajemy sobie bohaterów, a dopiero na przykład tutaj ta akcja rzeczywiście tak konkretnie przyspieszyła i oni się poznali i w ogóle, a tutaj mamy taką bardziej ekspozycję postaci, żebyśmy lepiej ich poznali tutaj, żebyśmy lepiej poznali Olive, która to jest bohaterka dwupłciowa i to jest postać dwupłciowa i to jest w ogóle bardzo ciekawe, że Brett zdecydował się na taką postać i jak prowadzi jej wątek, ponieważ to jest nie tyle ciekawe, jeżeli chodzi o samą fantastykę, ale ogólnie, jeżeli chodzi o książki, no z takim wątkiem się jeszcze nigdzie nie spotkałam, więc jestem ciekawa, jak postać Olive będzie dalej się rozwijać, ona już tutaj ciekawie ewoluuje, więc jestem ciekawa, co będzie w drugiej księdze Pustynnego Księcia. Jeżeli chodzi o Darina, tutaj nie rozumiem troszeczkę, czemu ten chłopak tak idealizuje, mam wrażenie, ojca. Ja wiem, że jego ojciec dokonał wielkich rzeczy. Już mieliśmy okazję go poznać właśnie na kartach Malowanego Człowieka i podejrzewam, że później już tutaj robił naprawdę fajne rzeczy, zwłaszcza w tym tomie, ale później chodzi mi o to, że Darin jest też bardzo ciekawą postacią, w której drzemie duży potencjał moim zdaniem. On ma pewne moce bardzo fajne i w ogóle nie wiem czemu, ale wiecie co, czytając tego Pustynnego Księcia miałam skojarzenia ze Strażnikami Cytadeli, ponieważ tu jest wzmianka o takich zmiennokształtnych demonach i też o myślnikach, ale też takich myślących demonach i jakoś to mi się skojarzyło ze zmiennokształtnymi właśnie ze Strażnikami Cytadeli, jakby nie było, tam też ludzkość jest dręczona przez potwory, co prawda nie demony, ale potwory i też tam są z kolei strażnicy, którzy walczą z tymi demonami, potworami i chronią ludzkość, jakoś tak wydaje mi się, że jeżeli na przykład lubicie cykl demoniczny i chcielibyście przeczytać coś podobnego, tylko może trochę bardziej młodzieżowego, chociaż z drugiej strony tutaj też mamy młodych bohaterów, a Strażnicy Cytadeli nie są aż tak bardzo młodzieżowi, niby młodzieżowi, ale nie do końca, to jakby co polecam Wam też Strażników Cytadeli Laury Gajego, to jest po prostu moje największe odkrycie tego roku. Książka, to jest trylogia, niesamowicie mi się podobała, więc jeżeli chodzi o Pustynnego Księcia, wyczuwam ogromny potencjał w tym cyklu. Jedyne, co mam do zarzucenia sobie, to to, że jednak no, nie przeczytałam i Pustynnej Włóczni, i pozostałych części, bo na przykład, wiecie, czytam sobie to i nagle wspomnienie jest o jakimś tronie z czaszek. Mam tutaj tą tron z czaszek, albo wiadomo, Pustynna Włócznia, chociaż Pustynna Włócznia pojawiła się chyba też w Malowanym Człowieku, w Księdze Drugiej. Więc powiedzmy, że miałam trochę sobie za złe, że jednak nie czytałam tego od początku, bo wydaje mi się, że rzeczywiście można sięgnąć po to bez znajomości poprzednich tomów, ale pod warunkiem, że w ogóle nie będziecie chcieli czytać cyklu demonicznego, bo czasami no bywa tak, że sięgamy po jakąś fantastykę i autorzy rzucają nas na głębokie wody, przedstawiają nam świat i czasami przybliżają nam, co się gdzieś tam kiedyś działo i my wcale nie musimy czytać jakichś prequeli, żeby to wszystko ogarnąć, więc to wszystko jest jak najbardziej do ogarnięcia, ale jeżeli czytało się chociaż Malowanego Człowieka, jeden tom cyklu demonicznego, to z jednej strony na pewno fajniej się to czyta, bo rzeczywiście, na przykład jak już Wam mówiłam, tak, wspomnienie o Brunie i od razu sobie myślimy, aha, dobra, tutaj Bruna dała popalić, tak, dobra, fajnie było. A z drugiej strony jest tam cała masa spoilerów i ja teraz nie wiem, co robić ze swoim życiem, bo no, pojawiły się tu konkretne spoilery i już wiem, co się wydarzy, więc teraz będę musiała dojść do tego,
jak do tego doszło, że mamy pustynnego księcia. Więc ogólnie Bretta polecam, naprawdę kawał bardzo fajnej fantastyki, takiej bardzo lekkiej w moim odczuciu, to się naprawdę bardzo lekko czyta, niby ten świat jest rozbudowany, niby dzieje się tutaj dużo, ale to jest jakieś takie bardzo lekkie w odbiorze, zwłaszcza jeżeli słucha się audiobooków, mam wrażenie, że tutaj Filip Kosior rzeczywiście robi bardzo dobrą robotę, więc bardzo żałuję, że akurat Pustynny Książę jeszcze nie ma audiobooka, albo jeszcze w BookBeat go nie ma. Ale może będzie miał, mam nadzieję, że będzie miał, ponieważ jestem ogromną fanką tych audiobooków i na pewno kolejne książki, gdy będę je czytać, to też pewnie będę właśnie lawirować sobie pomiędzy audiobookami a książkami, żeby szybciej tę historię pochłaniać, więc jeżeli chodzi o Bretta, jestem totalnie zachwycona. Może bez takiego, może jeszcze, jakby to powiedzieć, tutaj ta książka mnie aż bardzo mocno nie zaskoczyła, ale naprawdę była bardzo dobra. Więc Pustynnego Księcia polecam, no i może nie będę obiecywać, że będzie, wiecie, jeden Brett w miesiącu, tak jak było kiedyś z Martinem, ale postaram się go jakoś ogarnąć. W ogóle chciałabym w grudniu sobie tak jakby włączyć audiobook po audiobooku i sobie tego przesłuchać. Nie wiem, czy to wyjdzie, bo te audiobooki trochę trwają, no ale zobaczymy. W każdym razie jestem mega mocno zaintrygowana, bardzo podoba mi się cykl demoniczny, bardzo spodobało mi się też to, jak zaczął się cykl Zmroku, więc to będzie kontynuowane. I w sumie jestem zadowolona z tego, jak poszło mi to całe moje wyzwanie, bo rzeczywiście trochę ten telefon udało mi się odłożyć na bok, bo nie wiem, czy też tak macie, ale często bywa tak, że gdy sobie coś czytam i nagle widzę, że przyszło jakieś powiadomienie, no to od razu telefon w rękę i okej, dobra, odkładamy książkę, 2 godziny na telefonie, więc tutaj rzeczywiście spędzałam zdecydowanie mniej czasu na telefonie, więcej czasu na czytaniu książek i jestem zadowolona z tego, jak poszło mi to wyzwanie, też z tego właśnie, za jakie książki się wzięłam, chociaż odczuwam taki lekki niedosyt, bo żałuję, że nie udało mi się zabrać za łańcuch ze złota, ale co się odwlecze, to nie ucieczę, więc myślę, że gdy będę robiła kolejnego vloga, to prawdopodobnie pojawi się w nim Łańcuch ze złota, bo bardzo chciałabym to przeczytać, więc tak podsumowując, udało mi się przeczytać w sumie, o, oczywiście moich cudownych Abklętych, których naprawdę bardzo gorąco polecam. I tu może tylko nadmienię, że oczywiście to jest taka bardzo lekka fantastyka nastawiona na wątki erotyczne, czyli coś zupełnie innego niż Brett, ale naprawdę to jest tak zabawne. I to, co chciałam powiedzieć, że te wątki erotyczne tutaj, te sceny pomiędzy bohaterami, w ogóle nie ma tutaj cringe'u, tak jak na przykład ten cringe pojawia się w relacjach, które mamy u Sary J. Maas. Do tej pory pamiętam dialog o lizaniu z Dworu Mgieł i Furii, Feyre i Rysant, tak? Więc to było bardzo niesmaczne, a tutaj w ogóle bardzo mi się też humor podoba. I ta więź Willi i chłopaków, no kocham Syretta. I może okej, dobra, zwracam tutaj, bo ja mówiłam chyba, że bracia Abklęci Syrett są lepsi od Arlena, może nie, może inni. Chodzi o to, że Arlena też bardzo mocno polubiłam i jestem bardzo ciekawa tego, jak ta postać będzie rozwijać się w cyklu demonicznym, więc tak, udało mi się w sumie przeczytać, czekajcie, raz, dwa, trzy. Paksa, Droga do domu, też bardzo mocno polecam, kawał naprawdę bardzo takiej dobrej, ciepłej, fajniutkiej literatury dziecięcej. Naprawdę wzruszyłam się i bardzo cieszę się, że ta książka powstała, bo ona stanowi takie idealne dopełnienie tego, co działo się właśnie w pierwszym tomie. Więc ile tych książek mamy? Raz, dwa, trzy, pięć, sześć! Sześć książek udało mi się przeczytać. W trakcie tych 5 dni jestem zadowolona z tego efektu i oby tak dalej. Obym nie siedziała na telefonie tyle, żebym nie wróciła do telefonu, żebym rzeczywiście więcej i czytała, i nagrywała, i żeby więcej działo się na tym kanale. Więc tego życzę sama sobie. No, więc dajcie znać, jakie wy książki przeczytaliście w tym czasie i też czy czytaliście którąś z tych książek, które tutaj pokazałam i co o nich sądzicie, jeżeli czytaliście. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Bardzo wam dziękuję za to, że go obejrzeliście. No i do zobaczenia w moim kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa!